czwartek 4 lipca wybuchł pożar na terenie byłej cukrowni w Chybiu. Na miejscu pracowało ponad 45 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Ogólnie w akcji wzięło udział ponad 150 strażaków. Nasze działania polegały na podaniu w tej chwili trzech prądów wody, bo rejon cały został podzielony na trzy odcinki bojowe i podawaliśmy wodę. W dalszej kolejności podawana była piana. Na palące się elementy magazynowane w jednym z magazynów były to tworzywa sztuczne i gumy. W kolejnym magazynie znajdowały się pojemniki z substancją niewiadomego pochodzenia i na tą chwilę nie mamy informacji, co to jest za substancja, czy to są jakieś chemikalia, czy to są substancje niebezpieczne. Ważna jest informacja taka, że zdołaliśmy obronić ten magazyn, w którym znajdowało się z naszych tutaj informacji około 350 zbiorników z tą substancją. Akcja zaczęła się o godzinie 16:57. Do powiatowego stanowiska kierowania wpłynęło zgłoszenie dotyczące tego pożaru. No i trwa do tej pory. Ja już sądzę, że jest po 12:00. Myślę, że jeszcze co najmniej ze 3-4 godziny potrwa ta definitywne dogaszanie tego pożaru. Na miejscu był również wóz dowodzenia i łączności Straży Pożarnej z Katowic. Samochody tego typu dysponowane są do zdarzeń, poczynając od stopnia dowodzenia taktycznego i strategicznego. W takim wypadku, kiedy dzielimy rejon działania na odcinki bojowe, wyznaczamy sobie dowódców odcinków bojowych, żeby mieć pogląd na całą sytuację w akcji, z takiego wozu korzystamy. Rysujemy sobie tutaj schematy łączności, rozrysowujemy sobie wszystkie siły, jakie znajdują się w rejonie koncentracji, jakich mamy dowódców na danych poszczególnych odcinkach, ilu mamy ratowników na danych odcinkach, żeby mieć wiedzę ogólną, ile sił i środków znajduje się na terytorium akcji, terytorium działania naszych zastępów. Dodatkowo wóz jest wyposażony w radia, system łączności. Tak samo mamy tutaj internet, możemy wykorzystać to, żeby rozrysować sobie tą akcję na schematy i skorzystać również z map, chociażby internetowych. Czyli przy tej dzisiejszej akcji on był niezbędny, potrzebny? Tak. Ten wóz, tak, dokładnie był niezbędny. Też on ma za zadanie po części, jeżeli łączność jest słaba, to tą łączność po prostu zasilić, aby była lepsza korespondencja między poszczególnymi dowódcami na odcinkach i poszczególnymi strażakami, którzy są tam na tych poszczególnych odcinkach bojowych. Nie zabrakło również policji, która dbała o bezpieczeństwo i zabezpieczenie terenu. Pomagaliśmy strażakom w zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ułatwialiśmy tutaj dostęp i ruch pojazdów w tym miejscu. Policjanci poblokowali część ulic, wszystko po to, żeby Straż Pożarna jak najłatwiej, jak najszybciej mogła się tutaj poruszać w miejscu zdarzenia i wykonywać swoje czynności. Czy wszystko szło zgodnie z planem, czy po prostu natrafiliście na jakieś problemy, czy też mieszkańcy tutaj zachowali ostrożność? No, można powiedzieć, że zawsze coś można poprawić, natomiast tutaj na pewno uwaga do mieszkańców, żeby w sytuacjach, gdy jest zagrożenie, no nie stali, nie przyglądali się temu, tylko stosowali się do poleceń służb porządkowych. Na całe szczęście nie było jakichś sytuacji, w których by się nie dostosowali. Policjanci tutaj umożliwiali przede wszystkim pracę służbom, strażakom, żeby tutaj dogasili ten pożar. Przede wszystkim tutaj zabezpieczenie ulicy Bielskiej i jeszcze jakichś odcinków, gdzie kierowaliście? Były jakieś objazdy? Tak, były wyznaczone objazdy. Zostali też również ustawieni policjanci. Były patrole w miejscach, w których te objazdy były dla mieszkańców czy turystów tutaj wyznaczone i policjanci kierowali ruchem. Także myślę, każdy bezpiecznie dotarł bez większych problemów do miejsca, gdzie chciał dotrzeć. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.